Pytanie o miłość. To jest pytanie, od którego odpowiedzi bardzo wiele zależy, szczęścia też w naszym życiu. I każdy chce wiedzieć, że jest kochany, każdy chce słyszeć te słowa, ale kiedy też my jesteśmy pytani, może zbyt często o tą miłość, to może aż się człowiekowi naprzykrzyć, może człowieka zdenerwować. Chyba każdy, ja przynajmniej tak miałem, że denerwowałem się kiedyś gdzieś w domu, jako mały chłopiec byłem pytany dość często: kochasz mamusię? No kocham. Ale kochasz mamusię? Kiedy był tata obok, to a tatę kochasz? To oczywiście nie jest dobre, kiedy rodzice tak się licytują, kogo bardziej kochasz? Mamę czy tatę? No powiedz synku, no. Mamę, prawda? Nie, tatę, prawda? Licytowanie się jeszcze wobec dziecka na pewno nie jest dobre. No może to było na zasadzie takiego trochę humorystycznego właśnie dowiedzenia się, że ważniejsza jest mama czy tato, bo oboje są ważni. Oboje są ważni. Mama w jakimś sensie ma więcej tych zasług, bo to dziecko pod sercem niosła. Ale oboje są niezwykle cenni i ważni. Czy kochasz? To pytanie jest bardzo ważne. To pytanie stawia dzisiaj Jezus Piotrowi. Trzykrotnie. Komentatorzy biblijni mówią, że trzy razy Jezus zapytał Piotra, bo trzy razy Piotr wyrzekł się. Nie znam tego człowieka. Nie, to nie ja z nim byłem, czyli nie znam, dajcie mi spokój. To pomyłka, to nie ja, ja nie byłem z nim. I wtedy zapiał kogut, tak jak Jezus zapowiedział. Trzykrotnie się wyparł, teraz. Jest to scena już po przecież zmartwychwstaniu. Jezus trzykrotnie pyta, żeby trzykrotnie usłyszeć: tak kocham cię. To po pierwsze, ale sami słyszymy, jak to ewangelista zaznaczył, Piotr, gdy trzeci raz był zapytany: kochasz mnie? Zasmucił się. Bo to może znaczyć, że Jezus mi nie ufa? Aż tyle razy muszę mu to zagwarantować, powiedzieć, potwierdzić? On mi nie ufa? Ale tak naprawdę Jezus, pytając go: kochasz mnie? Jeszcze więcej niż tamci? Chce jakby zreflektować Piotra, sprowokować do odpowiedzi i przygotować właściwie na to, że Piotrze, skoro mówisz, że tak, to wiedz, że przed tobą trudne zadania. Że ty będziesz cierpiał. Skoro mnie kochasz, powtarzasz to trzy razy, to zgadzasz się na to, że pójście za mną w miłości będzie się wiązało z cierpieniem, i to ogromnym. Ewangelista zaznaczył, gdy Jezus mu wytłumaczył: teraz szedłeś za mną, chodziłeś gdzie chciałeś, gdy byłeś młodszy, ale kiedy będziesz starszy, ktoś inny zadecyduje, wyciągniesz ręce, ktoś inny cię opasze, poprowadzi tam, gdzie nie chcesz, na krzyż. Piotr umarł śmiercią męczeńską na krzyżu. Jezus mu zapowiada: kochasz mnie, to będziesz cierpiał aż do przelania krwi za mnie. Zgadzasz się na to? Tak, zgadzam. Kochasz? Tak. To właśnie miało znaczyć to potrójne pytanie: kochasz mnie? Nie tylko niejako odpowiedź na wcześniejsze potrójne wyparcie, ale przede wszystkim ma to być jego zgoda na ogromne cierpienie. Każdego z nas pyta Jezus: kochasz mnie? Co mu odpowiemy? Oczywiście powiemy: tak, no, wszystkich kocham, kocham świętych, Matkę Bożą, ciebie Jezu kocham bardzo, bardzo. Ale być może mnie i ciebie Jezus drugi raz pyta, a może i trzeci: kochasz mnie? A kiedyś, pamiętam, mieliśmy bardzo wspaniałego mistrza nowicjatu, magistra nowicjatu. W początku drogi formacji do kapłaństwa, my 18, 19, może 20-latkowie, zafascynowani Bogiem, za nogi go chwyciliśmy, tego Boga, już czuliśmy się świętymi, bo robimy coś wyjątkowego, rezygnujemy z pięknego, kolorowego świata, z życia, gdzie jest wiele przyjemności, i idziemy na drogę trudną, wymagającą, ale to czujemy, to jest nasze powołanie. Mieliśmy fantastycznego mistrza nowicjatu, który z nami i modlił się, i rozmawiał długo, do późnych godzin, tłumacząc nam wiele kwestii życia duchowego, Biblii. Grał z nami w piłkę, pracował z nami w ogrodzie, był jak ojciec. Na tamten czas taka postać, taka osoba była wyjątkowym darem dla nas. I kiedy kończył się roczny nowicjat, żeśmy żałowali, że to ten wyjątkowy rok, taki zupełnie inny w życiu, bez telewizora, bez telefonów, bez komputera. To był rok trudny,
ale wyjątkowe, roczne rekolekcje, fantastyczny czas. Gdy spotykaliśmy się później z tym mistrzem nowicjatu, zawsze mu mówiliśmy, że to był piękny ten czas razem z nim u jego boku, pod jego taką opieką, pod jego egidą, prowadzeniem. To było bardzo, bardzo ważne. I wtedy on nas pytał, mnie pytał, Mariusz, a modlisz się za mnie? Pytał też moich kolegów tak samo. Myśmy mówili, nie no, księża magistrze, no, za wszystkich się modlimy. Nie, 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 czy modlisz się za mnie? Nie no, modlimy się za wszystkich i w tym jest też ksiądz. Ja nie pytam, czy za wszystkich się modlisz, czy za mnie się modlisz. Ja bym chciał powiedzieć, słuchaj, to, że się za wszystkich modlisz, dobrze, ale skoro mi mówisz, że jestem dla ciebie ważny, że masz jakiś dług wdzięczności, że cenisz mnie, to czy otaczasz mnie modlitwą? Czy ten jakąś wyjątkową wrażliwość czy życzliwość wobec mnie przejawiasz też w tym elemencie modlitewnym? Mnie czy ogarniasz modlitwą? Że wszystkich dobrze, ale czy mnie? Tak właśnie pyta Jezus. Wszystkich kochasz, ale czy mnie kochasz i więcej niż tamci? To jest bardzo ważne. Skoro kocham Jezusa, skoro chcę Go postawić na pierwszym miejscu, to i każdego dnia Jemu to się nie znudzi, to pytanie. I będzie zadawał to pytanie 3 razy, i 5 razy, i 10 razy dziennie. Czy kochasz mnie? A ty musimy na to odpowiedzieć. Ale co odpowiemy? Tak? Jeśli tak, to musimy się zgodzić, że to będzie kosztowało. Że przez wzgląd na miłość do Boga czasem będziemy niezrozumiani, czasem będziemy wyśmiani, czasem będziemy postrzegani jako dziwacy jacyś. Ale to jest najlepsze, co możemy zrobić. Powiedzieć, Boże, ja Ciebie kocham. On odwzajemnia się nieskończenie większą miłością. Nawet nie możemy sobie tego wyobrazić, jak bardzo Bóg mnie i Ciebie kocha. Tylko dlatego, że jesteśmy. Że dał nam życie. Że po prostu jesteśmy na tym świecie. On nas sobie wymyślił. I nie chce niczego więcej. Nie chce sukcesów. Nie chce nie wiadomo jakich naszych wielkich działań, jakich spektakularnych, w których będą nas inni oklaskiwać. On chce tylko jednego. Odpowiedzi na pytanie, czy kochasz mnie? On pyta mnie i ciebie. Kochasz mnie? Co mu odpowiesz?